Przez 2 tygodnie, od 4 do 15 lipca, pełne atrakcji półkolonii odbywały się w publicznej szkole podstawowej w Stanisławicach. W półkoloniach udział wzięło 45 dzieci. Program był bardzo, bardzo ambitnie ułożony, bo co drugi dzień dzieci uczestniczyły w jakiejś wycieczce dalszej, prawda? Także za te pieniążki, które Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel, naprawdę udało nam się naprawdę ten program zorganizować. Dzieci nie tylko jeździły na wycieczki te bliższe i te dalsze, aktywnie i atrakcyjnie spędzały też czas w trakcie zajęć w szkole. Graliśmy czasami w jakieś gry, warcaby. Wychodziliśmy czasami na dwór, by sobie pobiegać. Norbert, co tobie się najbardziej podobało na tych półkoloniach? Magiczne ogrody. A co tam takiego fajnego było w tych magicznych ogrodach? Taka ciuchcia. Bardzo fajne były. Dużo się bawiliśmy, graliśmy, były wycieczki i ogólnie fajnie. Było fajnie, jeździliśmy na różne wycieczki, byliśmy na farmie iluzji i tam był taki stolik, pod nim były lusterka i tam wyglądało, jakby był pusty, tam naprawdę się wchodzi i tam się tak głowę wystawia i wygląda, jakby była na talerzu. Bawiliśmy się na boisku i na placu. To mi się najbardziej podobało na półkoloniach, bo mogłam spędzić te 2 tygodnie z przyjaciółmi. Było fajnie bardzo. Było fajnie na farmie iluzji, w magicznych ogrodach. Półkolonie w Stanisławicach były wyjątkowe pod każdym względem, także pod tym, że odbywały się po raz pierwszy. Miały też zewnętrzne źródła finansowania. Pomysł wypalił, wszyscy zadowoleni, ja też, ale powiem szczerze, że bardzo przeżywałem to, ponieważ robiliśmy to po raz pierwszy, nikt z nas nie miał takiego doświadczenia. Ten pomysł rodził się, ale on nie był taki oczywisty, dlatego że trzeba było poszukać pieniędzy, trzeba było znaleźć osoby, które się w to zaangażują. No i ostatecznie na zebraniu wiejskim w ubiegłym roku podjęliśmy taką uchwałę, że przeznaczamy pewną pulę pieniędzy na te półkolonie. Natomiast podczas rekrutacji okazało się, że zainteresowanie przerosło wszystkie nasze oczekiwania i marzenia, bo nagle się okazało, że tych środków przynajmniej dla połowy grupy brakuje. W związku z tym rozpocząłem intensywne poszukiwania źródeł finansowania dodatkowego, dlatego że te półkolonie były realizowane w sposób szczególny, bo one tutaj nie zawierały współfinansowania przez rodziców, więc to też jest taki element, który odróżnia nas trochę od innych półkolonii. Część środków udało się pozyskać od lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka. Pomogli też prywatni sponsorzy. Pewna firma z Kozienic sfinansowała nam jeden wyjazd do magicznych i ogrodu, bo niestety gdyby nie ta firma, już by tych środków nie starczyło. Także naprawdę to bym chciał jeszcze serdecznie podziękować Radzie Rodziców, która pomogła właśnie pani Ania Rębiś te środki nam pozyskać, bo dzięki temu ta jedna wycieczka dla tych 45 osób była możliwa. Dzieci miały także codziennie zapewnione posiłki, zarówno podczas pobytu w szkole, jak i na wycieczkach. Wyżywienie było, tak jest, były bardzo smaczne posiłki, łącznie z podwieczorkiem. I może teraz powiem jeszcze tak, że jeżeli dzieci były na wyjeździe w Kozienicach, też były na obiedzie w restauracji włoskiej. Uroczyste zakończenie półkolonii miało miejsce w piątek, 15 lipca. Towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych. W podsumowaniu tych 2 tygodni wzięli udział, oprócz dyrektora placówki Marka Kucharskiego, także radny Rady Miejskiej, członek zarządu lokalnej grupy działania, a prywatnie mieszkaniec Stanisławic Andrzej Wołos i sołtys pani Joanna Kwaśnik. W trakcie tego zakończenia każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki ufundowane przez LGD, Kozienicki Dom Kultury, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Urząd Miejski i Kozienicką Gospodarkę Komunalną. Były też dyplomy i podziękowania dla nauczycielek sprawujących opiekę nad grupami oraz dla obsługi. W naszych warunkach już dzisiaj wiemy, że to był strzał w dziesiątkę, bo opinia rodziców, z którymi się kontaktuje na bieżąco i dzieci, naprawdę jest bardzo pozytywna, więc myślę, że to się przyjmie.
Kolejny podział funduszu sołeckiego odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zaplanowanym na wrzesień. Decyduje większość, która jest obecna na zebraniu i chcemy zachęcić, żeby przyszli rodzice na to zebranie, żeby w właściwy sposób opowiedzieli o tym i przekonali pozostałych, że warto w młodzież inwestować. I do tej inwestycji w młodzież i do udziału w zebraniu, na którym będzie podział środków z funduszu, gorąco zachęcali pani sołtys Joanna Kwaśnik i radny Andrzej Wołos. Być może uda się przeznaczyć środki ponownie na półkolonie dla dzieci w następne wakacje.